Białaczka, sprawdź, czy nie weszła ci w krew. To hasło akcji, która zostanie przeprowadzona już 7 listopada w szpitalu przy ulicy Dekerta. W tym dniu każdy będzie mógł bezpłatnie wykonać morfologię krwi, którą oceniać będzie hematolog. Do badań całych rodzin zachęcają specjaliści. Rozpoznanie wczesne daje dużo większe szanse na wyleczenie, nawet na wyleczenie białaczki. Mogę powiedzieć, że rocznie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, z powodu białaczki umiera około 10 tysięcy ludzi. To jest miasto wielkości miasta powiatowego. Samo takie badanie, morfologia z rozmazem, może nam dać już wiele informacji, a niejednokrotnie pozwolić na wstępne ustalenie rozpoznania białaczki, czy to ostrej, czy przewlekłej. Muszę powiedzieć, że w początkowym etapie białaczka to jest taka choroba, która praktycznie poza jakimś tam osłabieniem, zmęczeniem nie daje innych objawów. Bardzo często jest rozpoznawana przypadkowo. Z drugiej strony białaczka jest rozpoznawana wtedy, gdy już są bardzo burzliwe objawy, krwawienia, zapalenie opon mózgowych, niewydolność narządowa, gdzie jest duże nacieczenie zarówno krwi, szpiku, jak i narządów, wszystkich narządów wewnętrznych, i wtedy już jest późno. Typów białaczki jest wiele. Największe grupy ryzyka to wiek od 15 do 24 lat oraz osoby starsze po 65 roku życia. Bo mamy, muszę powiedzieć, różne białaczki. Mamy białaczki ostre, mamy przewlekłe, mamy mieloblastyczne, mamy limfoblastyczne, limfocytowe, prolimfocytowe, szpikowe, przewlekłe, także jest cały szereg. Każda rokuje inaczej. Generalnie są dwie grupy. Jedna to jest wiek taki młodzieńczy od 15 do 24 lat i druga grupa to jest osób starszych 65 do 70 roku życia. I u nas w naszym oddziale, oddziale hematologii i chorób rozrostowych układu krwotwórczego leczy i takie osoby i w wieku młodym, i w wieku dorosłym. Dlatego wskazane jest, że każdy, żeby się przebadał, mówię, badania te, które proponujemy, to są za darmo. Badania te będzie później oceniał hematolog, czyli specjalista. I każda zmiana spowoduje to, że hematolog wskaże prawidłową drogę, co dalej z takim pacjentem robić, jak ustalić rozpoznanie, czy potrzebna jest dalsza diagnostyka, czy nie. Takie proste badanie by się wydawało, a tak dużo nam wnosi. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przyjmować będzie w godzinach od 10 do 14. Patronat honorowy nad akcją objął marszałek województwa lubuskiego oraz prezydent Gorzowa.